Jeszcze w żadnym spośród już wielu wydań muzycznego relaksu nie byłem tak dumny ze swojej roli w tym programie. A to z dwóch powodów. Pierwszy z nich to nasi i wasi właściwie znakomici goście zespołu Fantastic, a drugi powód to to, że jestem dzisiaj koło Dagmary. Kochani, witam was serdecznie. Cześć. Cześć. Witamy. Darku, ty jesteś liderem zespołu. W takim razie wyjaśnij wszystkim naszym telewidzom, skąd pomysł na taką nazwę zespołu. Słuchajcie, zespół Fantastic powstał 12 lat temu. Mimo tego trzymamy się, jak widać, świetnie. Odmłodziliśmy dosyć mocno nasz zespół. Nie tylko wiekiem, ale i doświadczeniem. Nazwa grupy powstała tak dawno, że najstarsi górale tego nie pamiętają. Ja też. Pamiętają, pewnie doskonale pamiętają, bo przez te 12 lat udało się, Marku, dużo zrobić, prawda? A jeszcze wtrącę, zanim zaczniesz opowiadać, rzeczywiście wyglądacie świetnie. No, dziękujemy ci bardzo. Dzięki. No wiesz, przez te 12 lat dużo kawałków powstało. Całą fabryką utworów to jest, wiesz, Darek i Zbyszek. Natomiast teraz od 3 lat działamy wspólnie z Darkiem. Właśnie, może ja podpowiem, bo cały ten skład jest na tyle odmłodzony, że może nie pamięta początków Fantastica, natomiast włożyli wszyscy bardzo dużo siły i energii na to, co teraz widać. Natomiast z Markiem akurat graliśmy jeszcze zanim powstał zespół Fantastic. Graliśmy troszeczkę coś innego. Natomiast teraz razem znowu. Darku, to o czym mówiłeś przed momentem, to ważna informacja. Informacja dla waszych fanów i miłośników, chociaż oni pewnie doskonale znają losy waszego zespołu, ale dla naszych telewizorów, prawda? Wasz zespół jest żywym organizmem, cały czas się zmienia i jest coraz lepszy. To znaczy, może nie do końca. Zebraliśmy ekipę, która wydaje mi się jest już na tyle wzorowa, że nie potrzeba nic zmieniać. Mamy tak wszystko dopracowane. Mamy teraz w zespole gitarę, to jest Dawidow. Właśnie tak przedstawimy zespół. Marek, bębenki i wszystkie instrumenty perkusyjne. Dagmara. Jaga, pseudonim Taniec. Ewa, Taniec. Michael, instrumenty klawiszowe. Śpiew również, Marek oczywiście też śpiew. A ja się obijam. No nie, nie, to chyba tańczy. Bo zakochałem ludek się, nie wiem nawet jak ma na imię. Może ona wie, jak ukołysać mnie. Panowie, ciekawy jest ten wątek, wątek, o którym Marku wspominał Darek przed momentem, związany z tym, z waszą działalnością muzyczną jeszcze przed zespołem Fantastic. Co robiliście w tym okresie? Było tak, że Marek kiedyś był liderem zupełnie innej grupy, zupełnie innej muzyki. Był to zespół Kasus, bardzo znany zespół nie tylko w Polsce. Zdobywał jakieś tam nagrody poważne. I w pewnym momencie ja dołączyłem do jego zespołu, wtedy. Teraz stała się sytuacja odwrotna, że to Marek dołączył do naszego zespołu i jesteśmy mu za to wdzięczni. Może coś powiesz na ten temat? No, a ja jestem wdzięczny, że po prostu przyjęli mnie do fantastycznej kapeli, jak sama nazwa wskazuje. Druga strona medalu, no Kasus był kiedyś znaną formacją. Graliśmy nieraz tak samo tutaj w Warszawce na Rubregę i tak dalej. A Marek może się sprawdzić w tym, że kilka naszych utworów jest, jakby powiedzieć, lekko regowych. Pewnie rola mężczyzn w tym zespole jest rolą niekwestionowaną, ale ten zespół wyróżnia się na tle pozostałych, a to za sprawą wyjątkowej urody pań w tym zespole. Pań, które tańczą, Dagmaro, prawda? Tak, tak. Dziękuję ci za komplement. No, rzeczywiście w zespole są dwie tancerki. Ja i Ewa. No i tancerz ja. Tak, Marku, tak. Marku, bardzo proszę, miały być tylko panie na tym. Marek rzeczywiście też się udziela na koncertach, przy czym no, jednak na pierwszym planie jesteśmy my z Ewą. Chyba żadnym zespołem. Ucieszę wszystkich fanów. I moich również, Darku, to powinieneś dodać. Chyba ten zespół zyskuje wtedy, prawda? Każdy zespół zyskuje, kiedy... Tak, no właśnie, bo no, mamy fanki za sprawą obecnie Dawidowa. Tak, tak. Zrywa wszystkie dziewczyny ze wszystkich koncertów. No, faceci są oczywiście też już zajęci. Kiedy najbliższy koncert, słuchajcie? Kiedy można was zobaczyć? Teoretycznie gramy w każdy weekend. Najlepiej zaglądać na naszą stronę www.fantastic.pl. Wszystko tam zazwyczaj staramy się umieszczać. Gorąco do tego zachęcamy również oczywiście. Zakochałem tutaj się, piękna jest i
historii zespołu Fantastic, o roli poszczególnych członków tej grupy dzisiaj już, Darku, rozmawialiśmy, ale nie wyobrażam sobie spotkania z wami bez pytania związanego z tym, nad czym pracujecie, bo wiem, że takie prace trwają. Obecnie możecie obejrzeć dzieło, owoc naszej najnowszej produkcji pod tytułem Ruda. Utwór nie tylko dla dziewcząt o tym kolorze włosów, a może i dla facetów, nie wiem. Natomiast przez te ostatnie 3 lata powstało kilka piosenek. Teraz właśnie pracujemy nad całą resztą. Już wkrótce płyta. Darku, kochani, naszych telewidzów jest okazja, aby zaprosić do wysłuchania tego utworu i do kupowania płyt tylko w najlepszych sklepach muzycznych, prawda? Więc zapraszamy serdecznie, kochani. Kupujcie płyty, zachęcamy bardzo gorąco w imieniu zespołu, w imieniu nas, facetów, no i przede wszystkim dziewczyn. Do tego zaproszenia ja oczywiście dołączam się również i dziękuję zespołowi Fantastic, że był dzisiaj z nami. Dziękujemy. Zakochałem tutaj się. Piękna jest i działa na mnie, jak w maju słońcu sen, tak potrzebuję jej. Bo zakochałem tutaj się, nie wiem nawet jak ma na imię. Może ona wie, jak ukołysać mnie. Zakochałem tutaj się. Piękna jest i działa na mnie, a w maju słońcu sen, tak potrzebuję jej. Cześć, Ruda jestem.